ostrzeżenia pana Henia. Panie doktorze, a pan Henio uderzył mnie dywanem w czaszkę. Czy to aby możliwe, siostro? Mówi doktor Wycior, sześciokrotny zdobywca złotego skalpela. Człowiek, który w tym roku zdobył również puchar przychodni rejonowej. Możliwe, panie doktorze, i to całkiem. Szłam sobie właśnie przez dziedziniec centralny, kiedy to nagle coś uderzyło mnie w czaszkę. Kiedy się ocknęłam, zobaczyłam leżący tuż obok dywan i usłyszałam pana Henia, który krzyczał do mnie z góry mniej więcej tak. Ty tępa piguło, kiedy się wreszcie nauczysz, że jak jest nalot dywanowy, to się trzeba kryć. Ależ siostro, siostra ma olbrzymie zdolności imitatorskie. Niech pan doktor nie przesadza. A siostra niech nie będzie taka skromna, no. Ale powróćmy do pana Henia. Proszę mi go tu sprowadzić, bo pora już najwyższa na testy. Przeprowadziłam panu tego półgłówka, doktorze. Ty głupia pipeta! To, że się we mnie kochasz bez wzajemności, nie upoważnia cię i to bynajmniej do takich grubiaństw. Ja się w tobie kocham? Tyś chyba zidiociał do reszty. A kto mi dzisiaj rano powiedział? Panie Heniu, poproszę pana o rękę. Piramidalny kretynie. Poprosiłam cię o rękę, żeby ci zrobić zastrzyk. Ale widzę z tego, że potrzebna ci chyba narkoza. Ja ci ją zapewnię. No to już wystarczy. Chwileczkę, dosyć. Już dosyć, moi państwo. Siostra, niech sobie usiądzie na otomanie. Na otomanie. Nie na zlewkach. O, tak właśnie. A pan, panie Heniu, proszę tutaj do mnie. No pora już najwyższa na testy. Tak, panie, usiądzie, ja proszę, może, jeśli pan potrafi, może na początek może coś łatwego. Co pan widzi, panie Heniu, na tej planszy? Nory, panie doktorze. No świetnie. A co to za nora? To jest nora Ibsena, panie doktorze. Człowieku, czyś ty oszalał? Przecież to jest najzwyklejsza nora królicza, doprawdy. Sam już nie wiem, o co mam pana pytać, skoro na tak łatwe pytanie... No może o coś z literatury, panie doktorze. W tym naprawdę jestem dobry. Zobaczymy, panie Heniu. Zobaczymy. Znasz li ten... kraj, gdzie cytryna dojrzewa. Nie, nie znam, panie doktorze, ale miało być z literatury, a nie z geografii. Słusznie, panie. Na porządku poinformuję pana, że chodziło o Bułgarię. A zatem może coś z Mickiewicza. Cata? Nie cata, tylko czaty. No w ogóle to reduta. Niech pan słucha uważnie. Ja rozpoczynam, pan kontynuuje. Tak. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Jechało gorzało. No, niezupełnie, niezupełnie, panie Heniu. Spróbujmy czegoś innego. Tato, uważa, nie wraca ranki i wieczory. Pewnie się znów nachlał i gdzieś leży chory. Nie, 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 nie. Zupełnie źle to jest. Doprawdy nie wiem, co mam z panem zrobić, człowieku. Testować dalej, panie doktorze. Zaraz, precz ode mnie z tymi ustami. Kochany, złoty, ja się poprawię. No już, dobrze, tylko niech się pan skupi. Uwaga. Młodości. Mam potworne mdłości. Źle! Panie, czy pan widzi te drzwi? Tak, widzę, panie doktorze, ale niech pan jeszcze nie wychodzi. To pan wychodzi, nie ja, i to piorunem. Panie doktorze, nie, niech pan da Heniutkowi jeszcze ostatnią szansę. Pańską ostatnią szansą jest dobiegnięcie do tych drzwi, zanim panu puszczę krew z nosa. Panie doktorze, a czy mogę pana prosić o rękę? Koszmarny degeneracie, wynocha mi stąd i to już! To była świetna robota, siostro. Biedaczek zbył mnie z baraniał, kiedy siostra poprosiła mnie o rękę jego głosem, no a ja miałem pretekst, żeby ją wyrzucić.
Jak już jestem zmęczony tymi testami, tak mi brakuje beztroskich gier i zabaw. To może byśmy się zabawili chowanego, doktorze? A czy to trudna zabawa, siostro? Jedna z najprostszych, doktorze. Najpierw pan doktor kryje mnie, a później ja pana doktora. Panie Henry!